Cześć! Witajcie z tej strony, Marcinek. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Gramy sobie oczywiście w grę A Plague Tale Innocence. Nic się za bardzo nie zmienia. Kolejna dawka solidnych emocji. 10 rozdział, misja, jak to tam woli. Ścieżka oczywiście wśród róż. Uciekni z uniwersytetu. A no właśnie, bo niedawno tutaj mieliśmy możliwość zdobycia tej księgi, nie było łatwo, ale w końcu się udało. No i teraz inkwizycja na nas poluje. Na razie jest w miarę łatwo. Mamy do dyspozycji Rodika, tak, syna tego kowala. No i tutaj on zajmuje się eliminacją wrogów. Jednak umiejętności Amicji też są bardzo tutaj pomocne, bardzo znaczące. Najważniejsze, że mamy tę księgę, no i teraz musimy być skupieni oczywiście, żeby tutaj nic się takiego nie wydarzyło. No czego nie chcielibyśmy zobaczyć, nie? Nie przewiduję tutaj żadnych zgonów. Odpukać oczywiście. No i co? No i pozostanie mi tylko jedno. Rozpocząć w końcu grę. Jestem przed drzwiami, jak widzicie. No i teraz nie wiadomo, cholera wie, co tam jest. No ale musimy jakoś się wydostać, bo inkwizycja tutaj na nas naprawdę poluje. Już widzieliśmy po raz kolejny tego głównego starego inkwizytora, także to jest nasz główny wróg. Ale chciałbym go w sumie tak teraz fantazjując zobaczyć go, jak szczury go zjadają. To była fajna końcówka, finał gry. Wyobrażacie sobie, jak zmieniamy promień światła albo rzucamy w niego Odorisem, no i wszystkie szczury, jakie są na mapie, miliony szczurów lecą na starego wroga, czyli starego inkwizytora. No fajnie by było, nie? Ale no pewnie tak się nie stanie. No, dobra, trzeba jednak zobaczyć, co będzie za tymi drzwiami. No i musimy się jakoś, słuchajcie, wydostać w końcu. No właśnie, czy my użyjemy jego zdolności? Ale te drzwi chyba z tego, co widzę, nie są... gorąco. Gorąco. Zapomniałem powiedzieć, że mi gorąco. Te drzwi nie są specjalnie zabezpieczone. O! Prowadzą na zewnątrz, ale jesteśmy jeszcze na terenie tutaj wroga. Jeszcze nie wyszliśmy z tego terenu, mimo że jesteśmy na powietrzu. Dobra. Tutaj daje rozkaz o ewakuacji. Szczury. O, czyli poznamy nową broń. Egzystencję. Teraz możesz stworzyć egzystencję, przytrzymuj. Aha, czyli zobaczcie, mamy, no tego się nie spodziewałem, kolejną broń do dyspozycji. To już będzie chyba przedostatnia. Gasi ogień. O, proszę, gasi ogień. Wytwórzmy tego trochę. Musisz tylko wycelować w ogień. No to co, wycelujmy tam w ten ogień, tak? W ten kociołek, czy jak to tam nazwać, już teraz na szybko nie wiem, ale to nie ma znaczenia. No fajnie, widzicie, poznajemy kolejną umiejętność, koło wyboru się zapełnia, kolejna broń, nazywa się Existentius, tak? Jakoś tak. No i rzućmy w ten ogień, zobaczmy, czy to wypali nam to wszystko. Dobra, 3, 2, 1. O, masakra. I co? No i teraz chyba możemy, słuchajcie, ruszyć, nie? Dobra. Potrzeba uważać, żeby te szczury tutaj... Nie, ominijmy te miejsce lepiej. Już tutaj. Myśl o twojej księdze. Wszystkie książki, no tak, podpalają tam. Czekajcie, teraz muszę być skupionym, żeby tutaj nie popełnić przypadkiem błędu. Czy my możemy jakoś
pomyśleć. Tutaj mamy. Aha, możemy przecież użyć eliminacji. Nie ma wrogów w pobliżu. Tylko że najpierw musimy zrobić mu. Słuchajcie, ale możemy zgasić tą pałkę chyba. Chciałem tutaj zrobić drogę, zgasić to i żeby on go zabił, żeby miał podejście, ale wiecie co, użyjemy chyba nowej broni i zgasimy mu tą pałeczkę z ogniem i wtedy te szczury powinny, myślę, go zabić. Dobra, świetnie, pięknie. Dobra, idziemy dalej. No, świetnie to wyszło. Dobra. To jedyna droga. Tutaj przejdziemy. Tam jest wróg, widzę trochę dalej, tylko żeby tu mi nikt nie wyskoczył. O kurde, co jest grane? Wow. Dobra, czekajcie, zobaczymy. Co tutaj się wydarzy? Myślałem, że on będzie biegł i tutaj wleci do tej wody. Musimy odciągnąć jednego z nich. No i później zgasimy to. No. Dobra. Wiecie co? Mam pewien pomysł. Odciągniemy i zgasimy może tutaj. No. Rzucę kamieniem. I później rzucimy tym, jak to się nazywa? Existengius, tak? Gasi ogień. Czy to możemy zgasić? Możemy też. Oczywiście, dobra. To ja sobie przygotuję kamień. Tak, 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 wiem. Dobra. I teraz jak podejdzie, to spróbuję zgasić szybko. Szczury, szczury. No jak fajnie. Od dzisiaj lubię, słuchajcie, szczury, nie? Jak tak mają szybko załatwiać nam tych ciężkich tutaj już mocniejszych członków Inkwizycji, no to jestem jak najbardziej przychylny tutaj, żeby tak to się działo. No i tego Inkwizytora możemy wydać polecenie naszemu koledze, żeby się nim zajął. A. Właśnie nie mam tutaj takiej możliwości. Czekajcie, szczury. A jakbyśmy jeszcze raz rzucili, to będzie za daleko, on nie usłyszy. Jakbyśmy rzucili, bo nie wiem jak tutaj nie ma, nie możemy wydać polecenia, żeby go zlikwidował, czyli to odpada. Obejść go za bardzo nie możemy. To jest naprawdę mega byk. Spróbuję jeszcze może uderzyć w te szczury, słuchajcie, kamieniem. Nie w szczury, tylko w hełmy. Ale nie, on jest za daleko, w ogóle nie słyszy. To jeszcze mamy, tą broń tutaj. Brak miejsca w ekwipunku. Nie wiem, jak go tutaj załatwić. Może tym. No dobra, spróbujemy. Najwyżej nas poratuje, bo nie jesteśmy sami, jakby nas tutaj zaatakował. Ja spróbuję tutaj Odorisem go jakoś. No w sumie Odoris tam nie jest aż tak jasno za bardzo. To Odoris może spowoduje, że te szczury właśnie się na niego rzucą. No trochę jest tam jasno, bo tam od tego ognia idzie, no ale zobaczmy, one są zajęte. Powinno to nam pomóc, jeżeli go to ogłuszy, szczury nie ruszą, to wtedy spróbuję jakoś go kamieniem dobić. Jeżeli się nie uda, to no, liczę na naszego kolegę, bo nie chciałbym tutaj umrzeć. No dobra, spróbujmy. Nic się takiego nie stanie, jak się nie powiedzie, ale trzeba być w dobrej myśli. 3, 2, 1. Kurde, ale spieprzyłem.
Jezu, nad czym ja się zastanawiam? Kurde. No Vigo. O, świetnie, słuchajcie. O proszę. Ale mi się udało. Zapomniałem, że też tak to można robić. Widzieliście to? Kurde, ja w ogóle zapominam. Nie zapoznałem się, raz, że zapominam, nie zdawałem sobie sprawy z... że niektóre przedmioty można było używać w fajny sposób. Zobaczcie, przecież mieliśmy ten somnum, to też mogliśmy używać nie tylko od tyłu do rzucania, żeby na przykład załatwiać po cichu znienacka, nie? Gdy wróg nas nie widzi, ale wtedy, kiedy leciał na nas, to Amicja, no to mnie trochę zaskoczyło, bo taka chuda tutaj i sprytem też sam na sam, jak na nas nacierał, mogliśmy, no właściwie już mógł nas dusić, był na tyle blisko, byliśmy praktycznie przyklejeni do niego twarzą w twarz, no i mogłem tutaj użyć tego, jak to się nazywa, somnum, więc nie zdawałem sobie sprawy tutaj, że tak mogę to zrobić. Pewnie było mądrzejsze rozwiązanie, ale wymyśliłem takie. Jakoś naprawdę nie miałem pomysłu na... Chociaż mogłem go odciągnąć, słuchajcie, z bankiem. Teraz tak patrzę. Mogłem go odciągnąć z bankiem. Niekoniecznie tutaj go jakoś... mogłem to zrobić z bankiem spokojnie, byśmy przeszli. No ale dobra, nie wiem czemu tego nie zrobiłem. Teraz tak mówię. No przecież, kurde, dzbanek to była dobra okazja. Ale jednak, no mówię, najpierw stawiałem na to, żeby go tutaj zabić, używając umiejętności kolegi, żeby to kolega zrobił. Ale to, co się stało przed chwilą, no, że Amicja tak tutaj załatwiła, no właściwie miałem krótką reakcję, krótki czas reakcji, nacisnąłem E i tutaj przyłożyła tą substancję i on sobie chłopina zasnął. Ale nie wiem, czemu tutaj ja zawsze idę w kierunku takich bardziej skomplikowanych rozwiązań, nie? Ale najważniejsze, słuchajcie, że nie zginąłem. Tylko czemu ja tutaj nie użyłem takiego dzbanka? Mogłem spokojnie odciągnąć jego uwagę. Bo nawet miałem przy sobie jeden dzbanek. No dobra, tak czasami taki jestem troszeczkę. Ale to chyba wynika z mojej natury. Dobra, nic się nie stało tutaj. To, że czas leciał, że trochę nam to zajęło, to nie ma najmniejszego znaczenia. Dla mnie najważniejszym faktem jest to, że nie zginąłem. Także, no i mogliśmy tutaj odkryć, może dla niektórych to nie będzie odkrycie, ale ja nie zdawałem sobie sprawy, bo też nie miałem takiego, nie doszło nigdy do takiego przypadku, że tym somnum można tak załatwić właściwie jak na ringu bokserzy, pionchą, twarzą w twarz, był przy nas taki ciężki, a Amicja sobie z nim poradziła i go spowodowała, że chłopina zasnął. No to było przecudowne, na plus, także no dobra. Koniec gadania, musimy chyba iść w kierunku tego ognia, w kierunku tej bramy, bo samo się nie zrobi. Jeszcze tylko wam przypomnę, że słuchajcie, tam była taka sytuacja przed uniwersytetem, pamiętacie, przy wejściu do uniwersytetu. Był taki strażnik, tam rzuciłem w niego, zgasiłem mu tą lampę, tylko szczury były zajęte właśnie te składki, które wcześniej też uwolniłem, które rzuciły się na tych poprzednich wrogów. Myślałem, że jakoś jeszcze rzuciłem w niego chyba Odorisem, że to pomoże i on tam latał. Jakbym tam tym Omnimum czy Somnum rzucił w niego, no to może byłby efekt taki podobny. Mega mi się to podobało, naprawdę. Piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Powiadajcie się. Ja tymczasem muszę się zmierzyć chyba z tym ogniem. Mam nadzieję, że tutaj się nie zapalimy, dobra. Dobra, kopmy, szybko, bo tutaj jest naprawdę gorąco. To, że nie jestem w tym ogniu, ale temperatura koło tego paleniska jest masakrycznie gorąco. Dobra, lecimy, zaufajmy mu, on tutaj zna lepiej pewnie ten teren. Musimy biec szybko. Szybko, szybko, Amicja. No, no. Skacz. Lecimy. Amicja jest szybsza od niego, w ogóle chuchtrza, on troszeczkę... Wejdź mi z drogi. Wow. O kurcze. No dzieje się teraz jak w jakimś Call of Duty czy w Far Cry'u. Lecimy. Nie możemy być za bardzo w tyle, bo zaraz coś na nas skoczy. Wow. Ale wywalił z bara. Pięknie.
Kurczę, tylko coś czuję, że inkwizycja. Leć, leć, szybko, ambicja. Ciekawe, czy przeżyje ten wielki, stary inkwizytor. Oni pewnie się ewakuowali gdzieś tam tyłami może. Bo nie wierzę, żeby tutaj on zginął. Żyjemy. To nie koniec oczywiście gry. 11 rozdział, misja, jak to woli. Żyjemy. No i wracamy do naszych bohaterów. Jak miło. Hugo, witaj. Stęskniłam się za tobą. I oczywiście wracamy do pięknej grafiki. Trochę odcinków minęło, no ale warto było. So you succeeded? Here. Have to warn you, smells a bit burnt. Who's he? Roderick. But shh. The Sanguinis Itinera. What is this book about? On ciekaw jestem, gdzie jest. It's the story of a little boy. Was going to get a lot better now. Gdzie jest Mary i co się dzieje z Arturem? Anyone else? Me. Come and eat then. I think we deserve it. Dobra, Lukas tutaj musi to rozpracować. Jest oczywiście tym alchemikiem. Uczył się, no czerpał nauki od swojego mistrza, tego Laurentiusa, który zginął w pierwszych misjach, na pierwszych etapach właściwie gry. Stary Kulawka też poległ, chyba wcześniej. Dobra, mamy grudzień, zimę, 3 tygodnie później. Ogólnie jest rok 1348, zimowa Francja. O, ja uwielbiam prywatnie zimę, takie klimaty, więc och, cieszę się z tego. No nie spodziewałem się tego, że tutaj... Czy kiedykolwiek otwierałeś te drzwi, będzie taka sceneria tutaj, zimowa. Don't you want to see what's behind it? Well, Hugo is asleep. Dobra, oczywiście 11 rozdział, misja, żyjemy. Musimy poprosić tego Rodricka. No, jest troszkę taki przy kości, nie? Otwarcie drzwi. Tych wrót, tak? Dobra, ale ja się tutaj zorientuję. Come on, Roderick is waiting for me. Może tutaj coś będziemy mogli, słuchajcie, zebrać dodatkowo. No działo się, ale ten śnieg mnie trochę ochładza w tym takim trudnym, jeśli chodzi o temperaturę pokoju do nagrywania. Och, dobra, poprośmy go, otwarcie wrót. O, z bara, myślałem, że tutaj przeszukaj korytarz. No. What? When you enter a place that has been abandoned for a very long time, there's something in the air. Yes, dust? No, the stones. It's like interrupting a conversation. This is the first time I felt it here. Dobra, idziemy za nim. Let's avoid it for now. Another door. Shall we continue? Kolejne drzwi, idziemy dalej. Zobaczymy. Też w efektowny sposób rozwali. No tak. No i dochodzimy, tu mamy, zobaczcie. To skrót. On tutaj chyba się popisuje. Czemu ma służyć w ogóle? To wszystko. Podczas sprzątania coś znalazłem. Chodź zobaczyć. Ale my tutaj zobaczmy, czy możemy coś wytworzyć. Na razie nic nie mogę ulepszyć. No dobra, idź za Rodrickiem. Fajnie to wygląda. Jest jednocześnie kolorowo, bo to jest grudzień, jest fajnie, ten śnieżek pada, ale brakuje mi tego śniegu. Twórcy tutaj troszkę mogliby dodać więcej, żeby, no nie mówię, żeby były zaspy od razu, ale żeby tutaj troszkę tego śniegu było więcej. Coś znalazłem, dobra, musimy tutaj zejść. Oczywiście znamy ten teren, nie? Bardzo dobrze walczyliśmy tutaj ze szczurami na poprzednich odcinkach. Zobaczymy, co on nam ma tam do pokazania. A kolejny symbol, także znowu ponownie nawiązanie do Tomb Raidera. And what is it telling us then? Even I don't understand everything. I just think we'll be fine here. Amicia! Come quickly!
It's Hugo. O! Lukas, chyba coś odnalazł. Księdze. Dołącz do Lukasa, tak? Dobra. Idziemy szybko. I'm here, Lucas. Quickly, Hugo. Please. O kurde, chyba Hugo się źle poczuł. Masakra. Zobaczmy, co będzie się działo. The macula is progressing too fast. I realize that, Amicia. I'm doing my best. I mean, I'm trying to do what the book says, but it's going to take too long. I need a proper laboratory. Like Laurentius had? No. One with better equipment. Well, perhaps my mother, at my home. She must have had some equipment there. You're right. It's worth a try. Olera, biedny chłopak. No wyobrażam sobie, co musi czuć siostra Amicia, nie? Którą kierujemy tutaj od początku serii. Oj, biedny Hugo. Miał tyle energii w sobie. Uwielbiał żaby. No nadal uwielbia, nie możemy tutaj... O, proszę. Kogo my tu mamy? Arthur, cały i zdrowy. A little adventure with your heretic burning friends. I ended up in an inquisition cell. One day I saw the guards accompany a prisoner who looked the worse for wear. Those bastards wanted her to tell them where her son was, so they threatened her. And I heard her name. Beatrice Storrum. Mother is alive? She's alive? You managed to get Arthur out? It wasn't simple. Believe me. So you could... Forget it. I was nothing. But she... She's too important to the Grand Inquisitor. Questions her a lot. They... torture her? Hugo mustn't know anything of this. Even that she's alive? It might help him. And what will we say when he wants to see her? Tell him nothing. No ale widzicie, chyba usłyszał, ocknął się i tu podsłuchuje. Zobaczcie, pogarsza mu się cały czas. Do mojego domu po te jakieś rzeczy, które mogą się przydać. Z pomocą Lukasa może coś się uda znaleźć w końcu, wymyślić. Dobra, to kto tutaj zostanie z Hugo? 12 misja, 12. No krótki był ten rozdział. Okruchy przeszłości, tak? Ach, coś pięknego, zobaczcie. Nadchodzi zima. Dopiero co narzekałem na śnieg. Dziwnie tu wracać. No dobra, i tym akcentem sobie okruchy przeszłości. Jesteśmy w 12 misji. 12 rozdział, poszukaj lekarstwa w skrzydle Hugo, tak? I tu będziemy sobie tym akcentem. No brakowało mi śniegu, teraz mi się to podoba. No ale chciałem tam trochę zobaczyć więcej tego śnieżku, jak było jeszcze kolorowo. No i co? Słuchajcie, dużo... Będę sobie kończył tym akcentem odcineczek. Dużo się oczywiście działo. To będzie hitowy odcinek, jeśli chodzi o informacje, o różne sceny, o informacje o ludziach. Odnośnie ludzi, którzy się pojawili oczywiście. No zaczęło się od tutaj ucieczki. W końcu uciekliśmy z tą księgą. Udało nam się, nie zaliczyłem właściwie żadnego chyba zgonu od kilku odcinków, mimo że trwa jeszcze chyba mini jakiś kryzysik, no to chyba, o ile dobrze pamiętam, nie umarł. No i w końcu doszliśmy do Hugo, zobaczyła siostra, już stęskniona, ogarnięta taką totalną nostalgią swojego brata, jednak mu się pogarsza. No mamy tam chwilę odpoczynku, czyli też powracamy raz, że do tej pięknej grafiki, bo ostatnio widzieliśmy przed wyruszeniem właśnie do uniwersytetu, tak? Jeszcze na początku szliśmy z Merli. Ostatnio wtedy mogliśmy się nacieszyć piękną, kolorową oczywiście grafiką.
No i tam lecieliśmy do tego uniwersytetu, troszkę odcineczków minęło, wróciliśmy znowu, poznaliśmy Rodrika. No tam się popisywał, że potrafi z bara, jak już ten śnieg, mieliśmy tam 3 tygodnie później, oczywiście czas do przodu poszedł. Później woła nas Lukas, jest fajna cutscenka, mamy też fajnie z perspektywy takiej fabuły pokazanie, tak, że znowu te stadium się za kolejne pojawia, jeśli chodzi o chorobę, o Hugo. No Amicja nie może oczywiście na to patrzeć. No i też ja sobie zadawałem pytanie, tak myślałem, że coś się pojawi odnośnie Merli, która poszła wtedy, kiedy się rozdzieliliśmy, kiedy Amicja poszła właśnie w kierunku uniwersytetu, a Merli została, poszła innym szlakiem szukać Artura. No i tutaj spotykamy naszego Artura i oni się oczywiście zaopiekowali Hugo, są właśnie tam w tej lokacji, gdzie znajduje się Hugo. Rodrik chyba też został, z tego co się orientuję, a my z Hugo tutaj wracamy na ziemię. No i to już na kolejnym odcinku będziemy tutaj szukać jakichś wskazówek w domu, rodzinnym domu Amicji, ale pewnie też tam spotkamy Inkwizycję, może też szczury, nie będzie na pewno łatwo, jakiś wróg pewnie się pojawi. Także to już na kolejnym odcinku. No i jeszcze tutaj na tym odcinku dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie, słuchajcie, no Artur raczej by się nie mijał z prawdą, nie miałby raczej powodów. Matka naszej Amicji przeżyła, bo pamiętamy tą scenę, kiedy, to jest na początku gry, kiedy uciekaliśmy właściwie, jeszcze nie miałem pojęcia o tej grze, co mnie będzie czekało w ogóle o procy za bardzo. Też tam miałem problemy na początku z posługiwaniem się procą, to była podstawowa jeszcze ta proca, była strasznie, strasznie hałasująca, no ale nie o tym, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, do czego zmierzam, że tam później pojawił się ten wielki inkwizytor. Ja myślałem wtedy, że to jest wielki inkwizytor, ale to był chyba ten lord, nie? Ten wielki lord, który... Wielki inkwizytor go wysłał, żeby szukał, żeby nas tam odnalazł. No i przechodzimy na drugą stronę, też z Hugo, matka się poświęca, bo myśli, że sobie damy radę, zamyka te drzwi, żeby odwrócić uwagę wroga. No i ten inkwizytor widzimy przeszywający miecz, tak, który przechodzi na drugą stronę tych drzwi, które zamykamy, i widzimy tam na tym mieczu krew. Także ja myślałem, że ta matka już dawno, dawno odeszła, a tymczasem może to nam się tylko wydawało, bo nie widzieliśmy tej śmierci, tylko słyszeliśmy i widzieliśmy miecz, także, ale no, tam była chyba krew, także no, może to było wszystko takie na pokaz. No nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale może ta matka przeżyła, bo nie widzieliśmy tego miecza w jej ciele, tylko miecz z krwią, który przeszywa te drzwi. Także pewnie no, matka gdzieś tam też się pojawi. Będziemy może mieli możliwość no na tyle zmierzyć się z wrogiem, gdzieś tam dojść do jakiegoś więzienia. Może ją uratujemy. No zobaczymy. Naprawdę tutaj teraz się pojawia dużo, coraz więcej takich ciekawych informacji, więc różnie to może być. Mam jakieś tam swoje domysły, ale jak to będzie, oczywiście przekonamy się, grając w grę A Plague Tale Innocence. Zapraszam serdecznie oczywiście na kolejne odcinki. Dzieje się naprawdę. No i będę się starał wypadać jak najlepiej. No i dodatkowo jeszcze powiem ponadto, że tutaj jeśli chodzi o grafikę, o mapę, pojawił się śnieg, bo mamy oczywiście grudzień. No nawet na tym odcinku poszliśmy 3 tygodnie do przodu, tak? Trochę w czasie już pojawiła się zima. Prywatnie lubię bardzo taki klimat, więc oczywiście będzie mi się grało bardzo, bardzo fajnie, jeszcze fajniej. No i tyle, musiałem sobie tutaj troszkę pogadać, podsumować, ponieważ pojawiło się wiele, wiele na tym odcinku istotnych, bardzo istotnych dla całej fabuły, dla gry informacji. No i teraz będziemy sobie oczywiście działać z tym Lukasem, także będzie ciekawie. No najciekawsze teraz chyba momenty przed nami, też takie decydujące. No nie wiem ile jeszcze tam pozostało, ale nigdzie się nie spieszymy. No i będzie naprawdę, naprawdę ciekawie. Oczywiście jeszcze zapraszam dodatkowo na mojego Discorda, który się rozbudowuje. Macie linki w opisie pod każdymi
filmami, najnowszymi filmami, także zapraszam. Dzięki za oglądanie, do następnego. No i cześć!